Centrum kardiologii inwazyjnej Karin w Ostrowcu Świętokrzyskim jest zamknięte. Powód? Pacjent z wynikiem dodatnim po teście potwierdzającym zakażenie koronawirusem. Pacjent do nas trafił z objawami ostrego zespołu wieńcowego, z ostrym niedokrwieniem. Zresztą, jak się później okazało, to był pacjent do pilnego przekazania do celem leczenia inwazyjnego z racji na krytyczne niedokrwienie serca i ryzyko nagłego zgonu. Natomiast pacjent nie zdradzał żadnych objawów. Wywiad epidemiologiczny był przeprowadzony przynajmniej czterokrotnie. Pacjent złożył pisemne oświadczenie i deklarację, że nie miał kontaktu z osobami zakażonymi. Nie miał żadnych objawów infekcji. Weryfikacja, co potwierdza dr Maliszewski, była w tym wypadku czterokrotna, a test został wykonany zgodnie z procedurami dlatego, że pacjent miał być przekazany do ośrodka kardiochirurgicznego. Jest to rutynowe badanie, które się u takiego pacjenta przeprowadza. I takie badanie zostało przeprowadzone i ja tutaj ku naszemu bardzo dużemu zaskoczeniu ten wynik wyszedł pozytywny, aczkolwiek mamy tutaj spore wątpliwości, czy rzeczywiście tak jest. Tam są dwie opcje tego wyniku, jedna taka bardziej groźna, druga mniej. U tego pacjenta wyszła jakby taka, powiedzmy, mniej groźna opcja obecności tego patogenu, tego wirusa. Nasz test, który my tu żeśmy zrobili, wyszedł ujemny, no ale no ponieważ tamten wynik był dodatni, w związku z powyższym nas obliguje w takiej sytuacji określona procedura. I wszystkie procedury zastosowano. Chory, u którego wynik wyszedł pozytywny, został przewieziony do szpitala jednoimiennego w Starachowicach. Testy pobrano od 14 pacjentów oraz od personelu, który miał kontakt z tym pacjentem. Natychmiast wprowadzono izolację personelu. Teraz trwa oczekiwanie na wyniki testów. No i na tą chwilę tych wyników jeszcze nie mamy. I powiem, to po prostu no, jest coś, co nam bardzo nam tutaj wiąże ręce z punktu widzenia dalszego postępowania, bo oddział został natychmiast zamknięty z punktu widzenia nowych przyjęć, a więc zawały już nie mogą być u nas leczone, ani inni pacjenci wymagający zabiegów interwencyjnych, rozruszników i tak dalej. Ci pacjenci, którzy są na oddziale, żaden z nich póki co nie demonstruje objawów zakażenia. Niemniej jednak no, wszyscy zgodnie ze standardami mieli pobrane te wyniki. Czekamy na te wyniki już czwarty dzień, bo od soboty. Dopiero po tych wynikach możemy podjąć decyzję o wypisaniu tych pacjentów do domu lub przeniesieniu do innych ośrodków. Jedyny oddział w powiecie, który leczy zawały, jest zamknięty. Tak długi czas oczekiwania na wyniki i niepewność jest mało komfortowa. Utrudnia to pracę de facto w trzech wymiarach. Pierwszy wymiar to pacjenci, którzy w tym momencie są na oddziale. Oni nie mogą być z oddziału wypisani, dopóki wyniki testów nie przyjdą, a część z tych pacjentów wymaga kontynuacji leczenia w innych ośrodkach. Drugi wymiar to jest personel medyczny, który również na te wyniki czeka, jest de facto zablokowany na oddziale. I trzeci wymiar to cały oddział jest zablokowany, więc nie możemy przyjmować nowych pacjentów, którzy wymagają pomocy medycznej. Niektórzy pacjenci oczekujący na zabiegi przebywają obecnie na oddziale kardiologii nieinwazyjnej. Nagłe przypadki przekierowywane są do innych placówek. Ostatnie sytuacje pokazują, że oczekiwanie na wyniki testów paraliżuje szpitale, a tym samym rośnie prawdopodobieństwo narażenia pacjentów na utratę zdrowia lub nawet życia. Generalnie krzywa zachorowań w Polsce jest wypłaszczona. Znaczy to, że będziemy z tą sytuacją musieli żyć, funkcjonować i leczyć pacjentów niecovidowych przez dłuższy czas. Kluczem są szybkie dostępne testy, podkreślam szybkie. To ma na celu zidentyfikowanie pacjenta dodatniego, przerwanie łańcucha zakażeń, wyizolowanie tego pacjenta i szybkie dostępne testy usprawniłyby pracę organizacji, usprawniłyby triaż, jednocześnie zmniejszyłyby zużycie środków ochrony osobistej stosowanych przez personel, a przede wszystkim zwiększyłoby
bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Dla systemu opieki zdrowotnej niezwykle istotne jest niezakłócone funkcjonowanie oddziałów szpitalnych. Przede wszystkim dostępność do lekarzy, poradni, do placówek medycznych. Bo trzeba pamiętać, że pacjenci chorują nie tylko na koronawirus.